Aneta Pierścińska, zapraszam na czwartkowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego będzie inwestorem dwóch nowoczesnych bloków mieszkaniowych. Sześciopiętrowe budynki wykonane w najnowszej technologii już dziś są obiektem marzeń wielu ostrowieckich rodzin. Dzięki staraniom gminy Ostrowiec teren po byłym Gambo udało się odkupić od prywatnego właściciela. Mieszkańcy od wielu lat narzekali na straszącą tam ruderę. Teraz ten teren zostanie zagospodarowany przez Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Miasto zaangażowało się w uporządkowanie terenu dawnego budynku Modar, dawnego budynku Gambo przy ulicy Kopernika, budynku, który był zdewastowany, straszył, nikt nie miał pomysłu, co z nim zrobić. Stwarzał zagrożenie dla lokalnych mieszkańców. Miasto podjęło się trudnej roli i wspólnie ze spółką OTBS dokonaliśmy uporządkowania tego terenu, a dzisiaj OTBS, będący właścicielem i realizujący nowe zadanie, uporządkuje ten teren i przywróci ten obszar miasta do życia. Na terenie po byłym Gambo zostaną wybudowane dwa bloki mieszkalne. Bloki będą sześciopiętrowe z podziemnymi parkingami. Na terenie osiedla przewidziana jest także część rekreacyjna z nowoczesnym placem zabaw oraz parking dla gości. Przetarg na budowę bloków został ogłoszony 20 grudnia. Dzień później rozpoczęła się rezerwacja przyszłych mieszkań. 21 grudnia uruchomiliśmy system rezerwacji, który polega na tym, że osoba, która chciałaby kupić mieszkanie na tym osiedlu, wypełnia umowę. Ta umowa rezerwacyjna będzie trwała do czasu podpisania już przedwstępnej umowy sprzedaży, gdzie planujemy, że to może być gdzieś połowa lutego, może koniec lutego. I powiem tak, zainteresowanie jest bardzo duże. W tej chwili po paru dniach prowadzenia tych rezerwacji dzisiaj podpisaliśmy kolejną, 23. umowę rezerwacyjną. Przypominam, że będzie 80 mieszkań. Prezydent Jarosław Górczyński podsumował ubiegły rok. W jego opinii udało się wykonać to wszystko, co zostało zaplanowane, a z kilku inwestycji Ostrowiec może być naprawdę bardzo dumny. Zakup ponad 50 hektarów terenów inwestycyjnych, kolejna edycja budżetu obywatelskiego, realizacja projektu Osiedle Odnowa, budowa nowoczesnego osiedla mieszkaniowego na terenach po byłych zakładach odzieżowych Gambo, budowa i modernizacja dróg, sfinalizowanie przebudowy Ostrowieckiego Browaru Kultury oraz obniżenie podatków od środków transportu to między innymi kilka z osiągnięć gminy Ostrowiec w ubiegłym roku. Najbardziej zadowolony jestem z kilku rzeczy. Chcę podkreślić, że miasto wzbogaciło się o ponad 50 hektarów gruntów. Nigdy nie było w naszych zasobach takich areałów o takim obszarze. Dwa kompleksy przy ulicy Bałtowskiej i przy ulicy Samsonowicza. To są inwestycje, to są zakupy, które gwarantują rozwój miasta na przyszłość. Te tereny są terenami przemysłowymi, bez utrudnień, uciążliwości dla domów jednorodzinnych, dla mieszkańców, więc nie spodziewamy się tam żadnych protestów ze strony mieszkańców, a to jest teren przeznaczony pod nowe inwestycje, pod nowe miejsca pracy, pod nowe zakłady pracy, w których znajdą zatrudnienie nowi mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego, bo chcę podkreślić, że te firmy, które już działają w Ostrowcu, WOST, Klimatic czy Subtile, czy istniejące, ściągają też kadrę spoza Ostrowca. Zależy mi na tym, aby też ściągać naszych najmłodszych, którzy wyjechali na studia i chciałbym, aby mieli możliwość powrotu do dobrych miejsc pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest zdecydowanie nabycie tych obszarów inwestycyjnych. Na pewno na uwagę zasługuje fakt obniżenia podatków od środków transportowych. To też jest taka bardzo niszowa, odważna decyzja w skali tutaj województwa, bo niewiele samorządów zdecydowało się, aby tak mocno zejść w podatkach jak Ostrowiec Świętokrzyski, a my w obszarze
środków transportowych zaproponowaliśmy obniżki od 40 do maksymalnie 80% w zależności od kategorii pojazdów. Drugi rok z rzędu też nie podnosimy podatków lokalnych. To też jest bardzo ważne ułatwienie dla lokalnej społeczności, dla biznesu, że mamy stabilną, bezpieczną sytuację. Chcę też podkreślić, że poprawiła się bardzo mocno infrastruktura i myślę, że tutaj w tym obszarze nasi mieszkańcy też dużo postrzegli i zauważyli, że zmienia się jakość naszych ulic, jakość naszych chodników, standard. I myślę, że nawet poczucie estetyki wzrasta poprzez inny standard zadbania o tereny zielone. Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki ogłasza przetarg ustny odbywający się według regulaminu wewnętrznego spółdzielni na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego na osiedlu patronackim 17/12 o powierzchni użytkowej blisko 64 m2. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC i jest usytuowany na parterze. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni blisko 5 m2. Cena wywoławcza wynosi 119 700 zł, wadium 6 000. Kolejny lokal sytuowany jest na osiedlu Stawki 55/29 o powierzchni użytkowej blisko 58 m2. Składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC i jest usytuowany na 4 piętrze. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni przeszło 5 m2. Cena wywoławcza wynosi 110 000, wadium to 5 500 zł. Przetarg odbędzie się 18 stycznia o godzinie 9 w siedzibie spółdzielni w pokoju numer 15. Wadium należy wpłacić w kasie spółdzielni do dnia 17 stycznia. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków przetargu w pokoju numer 18 oraz ze stanem technicznym lokalu w dni robocze w godzinach od 8 do 14 w uzgodnieniu z pracownikiem administracji w siedzibie spółdzielni w pokoju numer 9. Wpłaty w licytowanej ceny nabycia lokalu należy dokonać w terminie do 30 dni od daty odbycia się przetargu. Po dokonaniu wpłaty zostanie zawarta notarialna umowa o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu. Powyższa czynność nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawarciu umowy przeniesienia własności lokalu oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę. Szczegółowych informacji udziela zespół członkowsko-samorządowy spółdzielni w pokoju numer 18 i numer telefonu 41 262 44 13. Siatkarki AZS Krzona w przestrzeni kilku dni rozegrały kolejne mecze Orlen Ligi. Tym razem ich przeciwniczkami były zawodniczki Impelu Wrocław. Ostrowieckie siatkarki nie sprostały czołowej drużynie tabeli Orlen Ligi, ale zapewniły kibicom solidną dawkę emocji. Pierwszy set rozpoczęty przez Krzo prowadzeniem 3-0 był bardzo wyrównany i zakończył się wynikiem 25-23 dla gości. Duże emocje przyszły w drugim secie. Gospodynie od początku prowadziły, wypracowując sobie kilkupunktową przewagę i prowadziły już 19-12, ale rywalki doprowadziły do remisu 23-23. W końcówce seta siatkarki Krzo w pięknym stylu obroniły 3 set bole, by ostatecznie wygrać 29-27. Niestety dwa kolejne sety to zdecydowana przewaga Impelu, który wygrał trzeciego seta do 15, a czwartego do 16, pokonując Krzo w całym meczu 3-1. Myślę, że wszystkie sety pokazały, że to był trudny mecz dla nas. Dzisiaj Krzo zaprezentowało się bardzo fajnie, zmieniło trochę swoją taktykę gry, coś czego wcześniej nie robiło, trochę nas zaskoczyło tym. No ale fajnie, przynajmniej mieliśmy trudniejsze warunki i cieszy nas bardzo to, że mamy trudniejsze warunki, a i tak mimo tego wygrywamy, to jest dla nas bardzo budujące. Więc to był trudny mecz, gratuluję przeciwnikowi postawy, bo nawet tak mówię, te dwa ostatnie sety, mimo tego, że wysoko wygrane przez nas, nie do końca temu dowodzą, że w całym tym meczu była walka ze strony naszego
naszego przeciwnika. No i cieszę się, że wygraliśmy ten mecz za 3 punkty. Na pewno jesteśmy jako zespół z tych dwóch setów generalnie z meczu. No przecież wiadoma sprawa, że to jest medalista mistrzostw Polski. Podeszliśmy tak jak do każdego zespołu, tak samo się przygotowywaliśmy. A najważniejsze, że dziewczyny, no tak można powiedzieć, nie uciekły w szatni i zostały w dobrej grze. No, można mogło być 2-0, a było 1-1 i gra była naprawdę bardzo pozytywna. Trzeci set również dobry, w pewnym momencie trochę się zacięło. Czwarty podobny do tego trzeciego i to nam uciekło. No, tego żałujemy, że traciliśmy po 10 punktów 7-6 w jednym ustawieniu i nie mogliśmy złapać dobrej gry. I to było złe w naszym wykonaniu. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowieckiego.